Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Dice Dungeons. No i cóż, powiem wam szczerze, długo się przygotowywałem mentalnie na ten moment, gdyż dzisiaj powracamy do Wiedźmy, czyli postaci, którą jednocześnie lubię i ostatnio nienawidzę przez to, jak źle mi nią idzie. Więc no, idziemy i powiem wam szczerze tak. Droga Wiedźmy, nadal standardowe zasady, tak zasady. Czar Mary i do przodu i tak dalej. Ale jeśli nie uda mi się tego przejść, to powiem wam szczerze, że jestem skłonny nawet spróbować tutaj. Spodziewaj się niespodziewanego albo odliczania. Głównie dlatego, że wiecie, po prostu chcę cokolwiek tą wiedźmą zaliczyć i spróbować, a póki co tak. Powitajmy ponownie moją ulubioną, nieprzemijającą porażkę. Oto wiedźma. Tak. Tą porażką to masz wiele racji, pani losu. Jesteśmy chodzącą porażką. Ale cóż, trzeba to trzeba. W końcu kiedyś się uda, a póki co tak. Dwójeczki nie mamy. Mamy za to kociołki. Mogłem spróbować to w sumie inaczej zrobić, bo tak to straciłem jedno obrażenie. Ale trudno. Rzucamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzy obrażenia i dwa tarcze, no super. A nie, cztery obrażenia i jedno tarcze, dobra. O, super uszkodzenie, nawet nie będę czekał. Dobra. I nie mógłbym kolejne uszkodzenie, ale nie ma co, rzucamy po prostu kostką i wygrywamy. Więc jej, druga tura już sukces. Co prawda nie cieszyłbym się z tak, wiecie, znadto, bo jednak wszystko muszę zepsuć w dowolnym momencie. Tak, nieparzysta do tej tarczy 3. Na czwóreczkę to bym zarzucił. W sumie nie wiem, czemu na czwórkę akurat, ale dobra. No i magicznej tarczy, powiem szczerze, będę używał, jak się tylko da. Wydaje mi się ona bardzo, ale to bardzo właśnie taką dobrą opcją. I teraz przy okazji, a niech będzie, że zaryzykuję z jedynką. Tak, tak i okej, opłaciło się. Mamy tarczkę i trochę więcej obrażeń, więc dobra. A on dostał piątkę, czyli też tarcza. Dobra. Kilka razy magiczny pocisk też by się przydał. Na pewno uszkodzenie trzeba zrobić, żeby jakoś się przebić przez tarczę. I jedynkę zostawię. Jako, że widzicie, to jest nieparzyste, a tutaj mamy coś na nieparzystą dokładnie, więc tak, tak. I powoli sobie ją obudowujemy. Nadziemy na to, że właśnie będzie trafił jak najmniej tych pocisków. Okej, 3, 4, 6. To 3, 4, 6 to łatwo zrobić, tak. Jako, że mamy wolne, że tak nazwę przerzut, to tak, tak. Gdybym tego nie zrobił, to bym mógł to wygrać, ale dobra, i tak wygrywamy. Więc jest dobrze. Awans, wyższy poziom i porażenie albo lodowy odłamek. Parzysta kontra nieparzysta. Wezmę coś nieparzystą, bo mam już na nieparzystą, więc wiecie. Zresztą na trójkę, czwórką zwyżbyć można fajnie wywoływać i mamy magiczny pocisk. Dobrze. Dobrze, to się zaczyna już układać. Co prawda teraz rzadko kiedy będę korzystał, wiecie, z... Jak to się nazywa, z porażenia, bo jednak magiczny pocisk jest o niebo lepszy, dopóki nie trafimy szóstki. Więc tak. Ale no, nie przejmujmy się tym teraz, nie myślmy o tym. Idźmy na kałamarniczkę po prostu. I tak, w sumie nie wiem, czy powinienem nadal zaczynać z kociołkiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie powinienem już naprawdę tego zmienić coś innego. Chyba nawet to zrobię za... Tak, lada moment, a póki co... Okej. Oślepienie kostki, no niestety. Nie jest to parzysta, więc przerzucamy. Nadal nie jest to parzysta. Zostawmy tutaj i... Piątka, naprawdę. Damy piątki. Nie, wiecie, to ta gra już mi teraz pokazuje. Zasadnie, jak się skończy moje tutaj próbowanie. Nawet nie będę czekał, po prostu robimy tak. Na dzień dobry. I no, potracimy jeszcze trochę życia, ale przynajmniej w następnej... A nie, dobra, dostaniemy tylko oślepienie kostki. Nie jest tak źle. Albo co? W następnej rundzie właśnie wykończymy to bez problemu. I dobra. Kostem 8 punktów życia udało się wygrać, co jest
moim zdaniem zadowalającym wynikiem. I teraz tak, sklepik, czy będzie oferował coś przydatnego? Nie. A, niekoniecznie. To by było nawet fajne, ale odpuszczę sobie. I teraz tak, driada na końcu, kichacz. Zobaczymy, co oferuje skrzynia. Oby to była ta sala luster czy jakoś tak. Szczerze, co to jest super. No ale cóż, nawet jeśli nie będzie, to trudno się mówi. Chodzenie. A, mogę wziąć od razu. Damy na dwójkę znowu. Nie jest najlepiej, ale dobra. Dwa uszkodzenia to zawsze przynajmniej cokolwiek będziemy mogli, wiecie, pozostawać jakichś obrażeń. Mhm. No i oczywiście driada się leczy. Nie wiem czemu tak jest, ale zawsze, po prostu zawsze ci wrogowie muszą dostać jakąś wysoką wartość w najgorszym momencie, ale dobra. My przynajmniej możemy odpowiedzieć teraz za to porażeniem za 6, więc bardzo fajnie. I teraz 1, 2, 1. No to są piękne wartości po prostu. Nic zdać, nic zdać. Piękne wartości. Takie to mógłby chyba każdy mój przeciwnik dostawać. Z niewielkimi wyjątkami, jeśli trafi się jakieś takie, wiecie, kto to właśnie, no, jakoś wyjątkowo nie lubi. Teraz wyjątkowo lubi niskie wartości. Chociaż dwójki akurat w przypadku jednego wroga, o którym mogę powiedzieć, że na pewno lubi niskie wartości, czyli gargulca, to są super. Wow. Wow. Jeśli tak tutaj rozluźniłam, to proszę, triada prawie mnie dobija. Na szczęście miałem tu jeszcze kilka punktów życia, więc nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Póki co ulepszone miejsce albo przygotowane miejsce, oczywiście, że ulepszone. I co tu mamy? Sala luster. No, niestety tylko na szósteczkę. I tak, zaczynam teraz z salą luster. Mogłem w sumie zamiast kociołka wziąć, ale dobra, trudno się już mówi. No i tak, teraz to się zaczyna prawdziwa zabawa. Jak właśnie możemy się bawić w salę luster części. I tak, to był błąd, powinienem na jedynkę zarzucić. Bo teraz to będzie się kusiło, czy dodać kostkę, czy... Jeszcze z tym, póki co tak, uszkodzenie plus, 4 obrażenia, tak, dziękuję. I no, mamy tą kryształową kulę, ale nawet nie czuję, żebym musiał jej używać i oj, oj, będą obrażenia lecieć. Na szczęście niewielkie, ale o, jak pięknie po prostu. Teraz tak, zrobię coś może trochę głupiego, ale no, przynajmniej będę na następną rundę lepiej przygotowany. I dobra, kryształowa kula. Dziękuję. Moim zdaniem to był dobry wybór. Następnie rundzie mam teraz olbrzymie szanse, że wygramy. Raczej 5 kostek nie dostanę, które... nieparzystych. Oj. No, to trochę głupio się zachował, ale mniejsza. Okej. Mówiłem, nie będzie 5 nieparzystych, co mam 5 nieparzystych, jak nazwać? Na szczęście rzut kostką i tak by to wykończył, więc no. Jest dobrze. Ale tak, lepiej nie będę krakał po prostu, co się może stać. A, bo jeśli będę krakał, to widzicie, jak to się kończy. Ale dobra, wiedźma, kontra czarodziejka. To będzie ciekawe starcie. I trochę podobne są pod wieloma względami. Ciekawa sprawa i same czwórki. No dobra, same czwórki to... tarcza plus, jak działa? A, czyli to jest tylko po prostu tarcza 4, zamiast tarcza 3. Nie. Jest to wielka różnica. W szczególności nic takiego pozytywnego dla mnie. O co warto byłoby właśnie to ulepszać, ale okej. Zawsze jakieś dobre szanse. Wieczka na plusa. Zdecydowanie. I dobra, czyli to zdejmuje konieczność tych... Konieczność brakuje mi słów teraz. A, konieczność nieparzystych. Dobra, warto to wiedzieć. I teraz jeszcze tak i... Parzystych, jakichś nieparzystych. Ja dzisiaj nie myślę, ale dobra, mniejsza. Dziś już ponad połowę naszego życia, więc jest niedobrze. Wow. Potencjalnie możemy tu zginąć, jeśli teraz nie znajdę optymalnego rozwiązania. Dobra, dobra. Trzeba się skupić. Dodaję 8. To daje łącznie... O, ile to da? 8 plus 4, 12. Trzech obrażeń. Trójka porażenia, ale już go nie użyję.
Dobra. Teraz już mamy gwarancję, że przeżyjemy. No. Ale prawie śmierć i tak. Dobra, spoko. Dzięki za walkę. Side eye gif. Raju, ale ty obleśnie. Tak, naprawdę są podobne. Teraz najgorsze kościa na klucz. Czy jest potrzebne? Nie. Proszę, tak 7 punktów HP. Musimy pokonać tą bestię. Jaką jest pijanek. O, to teraz giniemy w jedną rundę. Oczywiście. Oczywiście, że giniemy w jedną rundę. Nie, ja po prostu naprawdę nie wiem, co mam wam powiedzieć. Ale to nawet już nie jest śmieszne, więc... Powiedzmy, że pójdziemy na spodziewaj się niespodziewanego. Też głównie dlatego, że chcę w końcu dostać lepszą miniaturę dla wiedźmy. A więc bierzemy to i zobaczymy, co z tego wyniknie. No więc dobra. Moja urocza wiedźmo, jak ci się podoba wizyta w naszym lochu? Za łatwo? Może podkręcić trochę poziom trudności? A nie, może podkręcę. Jest nieźle, dam radę. Poradzę sobie, poradzę na pewno. Podoba mi się twój optymizm, kochana. Właśnie przez to podejście jesteś moją ulubieńcą. Oczywiście w perspektywie długoterminowej wszyscy jesteście zgubieni. Ale choć przecież o podróż, prawda? Teraz dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w domu. Ktoś mnie wspiera w domu, prawda? Widzowie mnie lubią. Nie wszyscy, kochano. Szczerze mówiąc, zdania co do ciebie są bardzo podzielone. Ale może przekonasz do siebie wszystkich, jeśli się jeszcze bardziej postarasz. Okej. No i tak, gramy teraz właśnie challenge. Mamy w sumie to samo, co mieliśmy, poza tym, że jeszcze mamy zapamiętywankę. Inaczej mówiąc, to jest bardzo ciekawy efekt. Zastąp zaklęcie w miejscu... No. Nieoczekiwanym zaklęciem. I to jest ciekawa sprawa, bo... Jak to działa, zobaczycie za chwilę. Jak już będziemy mieć, bo właśnie było wspominane, będziemy mieli tutaj jednolosowe zaklęcie zawsze. I to niestety jest bardzo, bardzo ciężkie, żeby używać. Chyba więc to też zrobimy. Póki co magik kontra róża. Magik chyba jest trochę groźniejszy, więc idziemy walczyć z nim. No i tak, kryształowa kula tak samo. To tak samo, a tutaj proszę, mamy losowe po prostu rzeczy. Tak, w tym przypadku dostaliśmy dosłownie kociołek, który nie jest nam potrzebny. Za tym idzie po prostu, no. Nic nie mogliśmy wyjątkowego zrobić. O, Boże, stanuje oczywiście punkt porażenia. Dobra, dobra. A tym razem mamy tutaj antyzaklęcie. Jeśli przeciwnik wyrzuci coś, ta kostka jest zablokowana. A więc widzicie, tak to działa po prostu. Po prostu w ten oto sposób musimy tutaj funkcjonować. Zawsze jest losowe coś tutaj. Poza tym, że jest właśnie sobie coś, to wszystko jest dokładnie tak samo, jak było. Więc... no, nie będzie jakichś wielkich chyba problemów. No i niby to też może nam nie pomóc, w żaden sposób magiczna tarcza. Na czwórkę ponownie. Wiecie, no niby super, że tak jest. Po drugiej strony to, co tam się pojawi, może też być takim badziewiem, które nic nie da. Po prostu nam chodzi o wsparcie, a z drugiej strony może trafić coś takiego jak... Chociażby szturchaniec, który w niektórych sytuacjach może być naprawdę ratujący. Nawet teraz to jest bardzo dobre. Tarczkę jeszcze też zarzucę i teraz kociołek. Uszkodzenie. I szturchaniec bym tego wszystkiego tutaj nie wyłożył. W sensie tarczkę bym miał, ale nie miałbym tego potencjalnie, no... Uszkodzenia. O, proszę, oświecenie, wyrzucić dwa razy w następnej turze. Bardzo fajny efekt, jak mówię, to są bardzo warto zapamiętać. Naszego pecha nie mamy, jak tego zapamiętać na stałe, więc tak. Nasze nieszczęście bardziej niż na naszego pecha. Ale wiadomo, o co chodzi, więc... Jeszcze żyje ta cała róża. Ale dobra. Straciliśmy prawie całe HP, ale
mimo wszystko wygraliśmy. A jako, że to początek, to nie jest aż tak źle i znowu porażenie lodowy odłamek. Tym razem wezmę lodowego odłamka. Na numer 6 nie ma znaczenia w sumie, póki stoi magiczny pocisk na piątkę standardowo. No więc za każdym razem chyba udaje się zdobyć magiczną tarczę, magiczny pocisk i... Oczywiście. Dobra. Ściany klucz potrzebny dubel, oprócz wszystkie kostki na... Bardziej w totalny, więc 3 kostki w szczególności. Dobra. Ale mniejsza z tym póki co, że... Kostki... Mamy naprawdę jakąś fajną wartość nieparzystą, no mamy fajną. Cokolwiek i teraz, jak to przerzucimy na czwórki, to coś to da? Nie. Jak to przerzucimy na szóstki, to też nic nie da, więc w sumie to nie ma znaczenia, co teraz zrobię i tak wszystko zbysłuszczę. Ale ej, przynajmniej dostanę jeszcze jedną jedynkę. Super, tylko ta jedynka i tak niewiele. Da. Chyba, o, zero absolutne. O, jest potężne tylko. To jest powód taka, że nie mamy jak tego zapamiętać, więc... Próbujemy. No, i to jest dobry wybór. Co prawda widzicie, ciężko będzie tego używać i... Dwie kostki, dwójki, żeby to aktywować w ogóle, ale no, no... Widzicie, o to chodzi w tym challenge'u. Takie piękne rzeczy można zdobywać w nieoczekiwanych momentach. I to jest fajne. I tak, wiem, że takie zero absolutne ciężko może być wywołać, ale no, jestem zdania... Magiczny włócznia, fajne sprzęcie. No, ogólnie mówiąc, jestem zdania, że warto zaryzykować nawet. Magiczny włócznia... Jest to, wiecie, nadal najlepsze zastosowanie, ale dobra, biorę. Jak już mówiłem, dobra, teraz obrazimy. Tego froga, coś jeszcze tutaj jest magiczny. O, tak, tak i tak. O. Więc już chyba widzicie, na czym będzie polegał ten challenge. Teraz to znowu nie pomogło za bardzo, ale dobra, przynajmniej jest. Chyba wartość kostki. Mógł ładnie sobie szóstkę zrobić, tylko co mi po niej. To mogę zarzucić, no i wygrana z mimikiem. Gorzej tylko, że jak widzicie, znowu jestem w słabym zdrowiu. Sala luster. Definitywnie biorę na jedynkę. Niestety na jedynkę jednocześnie też. Bo w sumie popatrzcie w ten sposób. Mamy salę luster. Ale ciężko. Ciężko naprawdę będzie coś tutaj większego osiągnąć. Jeden plus taki, że zero absolutne mogę tutaj już przygotować. Ciężko będzie z wartościami, ale tak, jak już się trafi, to... I co w sumie tu wpadłem na genialny pomysł. Teraz tego się pewnie nie uda, ale... Może tu zero absolutne powinienem w sumie... zarzucać właśnie... Na początek sobie, żeby zawsze, wiecie... Już od początku całej rozgrywki się odliczało i żeby było tak fajnie. To by mogło być w sumie niezłym pomysłem tylko. Gorzej, jeśli tak pewnie zginiemy na tym pianku. To już mamy. Ale i tak mogę zarzucić, chociaż potrzebujemy 19. To jeszcze zobaczymy, czy nie usiągnę tego. Mamy 11. 14. Dobra, mamy to. Dobra, dobra. I mamy to i dziękuję. Wygraliśmy, mimo takiego ryzyka. I tak, zero absolutnie, jak widzicie, robi swoją robotę, jest fajnym dodatkiem. A póki co przygotowane albo ulepszone, ulepszone. Przygotowane byłoby super, ale wydaje mi się, że ulepszone będzie sensowniejsze, jako że no, będziemy mogli tam umieszczać jakieś takie rzeczy, które naprawdę potrzebują tego ulepszenia. Innych takich bajerów. O, błyskawica zdaje obrażenia. To jest naprażenie. Fajne. Fajne, fajne, fajne. Teraz tak też zobaczymy. Stąd zaklęcie w miejscu nieoczekiwanym zaklęciem. O! Okej, wiecie co, teraz to się zrobiło fajne. Możemy łatwo teraz właśnie sobie zapamiętywać, ale dobra. Tego nie chcę zapamiętać. To czy teraz obrażenia? Nie no, 8 obrażeń i porażenie wydaje się sensowne.
Ale dobra, już teraz wiemy też, co zrobić, żeby łatwo właśnie móc zapamiętać naprawdę super rzeczy na dowolnej wartości. Dobra, 1,66. Tym razem nie zapamiętujemy. Ale zarzucę coś takiego fajnego, salę luster. Aktywuję to od razu, bo czemu nie? I... mogę coś ciekawego w ogóle wywołać? Za czwórkę? Magiczna włócznia. A, nie mam dwóch czwórek. I co najgorsze, to jeszcze jak się tam położy wartość, to widzę, że już się jej nie da ściągnąć. Trochę szkoda. Trochę szkoda, no ale trudno się mówi. Dobra. Wiecie, co jest, jeszcze bardzo ciekawe? Tak, wiem, że trochę plącze, ale muszę to sprawdzić. Okej. Okej, dobra, wiecie co, teraz to się nauczyłem sam czegoś całkowicie nowego. Jeśli zostawimy tu jedną kostkę, to patrzcie, można potem tak dostawić, fajnie? I przy okazji, jak to jest z tym? 14 obrażeń. Fajne, fajne. Niestety... nadal szóstka. Ale okej, fajnie wiedzieć, że po prostu, wiecie, takie coś daje nam opcję zadawania 14 obrażeń, jeśli mamy szóstkę. No i to niepotężny efekt. Weź jeden punkt do życia, weź nową kostkę. Kociołek. No, to nie mamy trójki. Nadal nie ma trójki, no co to za żarty? Nie, wiesz co, ja bym to chciał, to byłoby super, ale no nie ma trójki, więc no, niestety. Niestety. Ahoj, z morza pochodzę i chciałbym na morze. Piracko mam duszę, a siedzieć tu muszę. Tak, chyba już to mówił kiedyś, ale... mniejsza. Jabłko. I mając tylko 22 HP, musimy teraz iść dalej i teraz tak, Hex. Parzyste osłabienie, parzyste porażenie. Fajne, ale nie. Podziel kostkę na dwie. Nope. Szturchaniec, nope. Dobra. 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 Teraz tak, kałamarniczka, która broni skrzynki i sklepu i jabłka. Kontro to dwójka, która broni takich rzeczy. Kogo pokonamy? Niewielkie, więc zacznijmy od... wydaje się być najgroźniejszy, więc wiecie, no. Czym jest w pełni sił, to muszę to po prostu dać. I teraz tak. Robimy tak, szybko. Lepimy tywajkę i niestety żadnych obrażeń mu nie zadajemy, co jest... moją zgubą, potencjalnie. Nie. Aha, i to wielką nawet. Ale cóż. Jak widać, mój tutaj przeciwnik jest też niezbyt inteligentny, więc nie jest aż tak źle. Oj, no dobra. No dobra. Ale wiecie co, to jest w sumie takie ciekawe, bo taka kombinacja naprawdę może nam przynieść niezłe rezultaty, tylko... warto byłoby o tym pomyśleć, żeby naprawdę tutaj stawiać tam salę luster plus i o niej pamiętać, ewentualnie zapamiętywajkę. O, tylko wtedy przydałoby się, wiecie, to coś, co daje na gwarancję trójki na następne rundy. I to przeżyć i liczyć na to, że no... że nas nie dobije. I... nikłe szanse. Zrobię własną głupotę. Ale tak, wdeczka za 16, ulecz 8. Tak zrobimy, tu mamy 9. Poszły na leczenie. Tym z takimi wartościami. Ewentualnie zamiast tego można wyrzucić takie kostki. Dać magiczny pocisk. Chyba i tak nasza jedna szansa, więc tak. Magiczny pocisk jednak zostawię zwykły. Głównie dlatego, że no, nie chcę marnować celi lustry, która później może być potrzebna. Zapamiętywajka teraz też byłaby super, żeby apteczkę mieć na jakieś krytyczne sytuacje, ale... no trudno się mówi. Nie będziemy jej mieć później, ale teraz dzięki temu przeżyjemy. I muzyczka wróciła, jej! O
Okej. Zrobić tylko szóstkę. I tutaj tak, 9 życia nadal i dobra, kosteczki ładne i tygiel, nawet nie wiem co to, ale dobra. 10, 15 tu mamy. Dobra, wygraliśmy to. Na wielkim farcie, ale to wygraliśmy. I cóż, jedyne co mogę powiedzieć tak teraz tutaj tylko to, że zero absolutnie wymaga dużo uwagi, ale jak już się odpali to potęga, gwarantowana. Dobra. To teraz łobuz czy kołamarniczka? Boję się, wydaje się groźnie, ale kołamarniczka przynajmniej zdaje obrażenia tylko na tych chyba? Więc jeśli szybko aktywujemy zero absolutne, to będziemy uratowani przed nią. Wyparzysto na porażenie. Możemy tak zrobić. Chyba zapamiętywajka nie potrzeba. Musimy po prostu czym prędzej zero absolutne uruchomić. Mhm. Nawet powiem wam szczerze, nie będę patrzył na nic innego. Wrzucam wszystko w zero. Mamy to. Wygraliśmy. I patrzcie, zero się znowu tutaj trafiło, ale jej, wygraliśmy. Dzięki zero absolutnemu. Wow. To była naprawdę dobra decyzja. I teraz duplikacja albo podwój wartość. Obie rzeczy nie wydają się jakieś super potężne. Ale jeśli muszę coś wziąć, to podwój wartość pozwala małą zmienić na dużą, a duplikacja... Wezmę bliźniaczą kości zamiast... Zamiast w sumie czego? Zamiast ludowego odłamka, potencjalnie. Jak go nie używam, więc tak. Teraz zobaczmy, co przy okazji tutaj skrywa. Zaklęcie furii. Potężne, ale nie. Wymaga za dużo, żeby to się opłacało. Ale tutaj tygiel. Wyrzuć podpaloną kostkę. Tylko tego użytku. Okej. Dobra. Ciekawa sprawa, bo pozwala nam to po prostu wymienić kostkę na inną kostkę. Tylko, że ona będzie podpalona, więc użycie jej będzie kosztowało. Ale można byłoby to wziąć w sumie. Do naprawdę porządnej manipulacji wartościami. Jeszcze pomyślę, czy to chcę, czy nie. Ale tak, to się wydaje ciekawe. To chyba będzie nam żarłe głupie, ale... No. Momentu i tak. Ogólnie mam jedno obrażenie, ale wolę już pomału, wiecie, nasze ulubione coś gromadzić. I okej, 6 obrażeń natura będzie co najmniej zadawał. Ale tak, damy radę, jestem tego pewien. I tu wiem, że mógłbym tak, ale jeszcze przygotuję magiczny pocisk, żeby ewentualnie szybciej. Teraz widział się, no niestety. No dobra, no dobra. Nie aktywuję ogólnie kryształowej kuli, bo wiecie, wolę mieć na krytyczny moment, naprawdę. 7 obrażeń, no niedobrze, prawie całe życie nam zabrał. Ale wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Jest pięknie. Czyż to naprawdę może być coś, naprawdę, naprawdę może być coś, co pozwoli nam wygrać tym wiedźmom. Chodzi o samo podpalanie, co srebrny kociołek. Tutaj obrażenie wyrzuci nieparzystą wartość. O. Ignoruję to. A jeśli chodzi o samo podpalanie, to powiem wam szczerze, tygiel. Wezmę na tą szóstkę. Chyba, chociaż nie, piątkę może. Zrobię najgłupsze, co może być, zapamiętywarkę wyrzucę. Ale będę mógł dzięki temu, wiecie, tygla postawić, jeśli by stwierdzał, że potrzeba dużo kostek, to... ja po prostu dostanę dużo kostek. Oj, dobra. Dobra. Teraz to już się wydaje dosyć trudne, więc... tutaj musimy bardzo ostrożnie rozplanować wszystko, co chcemy. O. A zacznijmy od bałwana, bo wiecie, co chcę sprawdzić. Jedną ciekawą rzecz. Kurczę, mogę to inaczej rozplanować. To zero absolutnie u niego nie ma aż takiego wielkiego sensu. Głównie dlatego. A chciałbym spróbować naprawdę jedną taką... powiedzmy, że poniekąd ciekawą rzecz, tygiel.
tutaj jedną nic nie zrobię niestety. Zaczął z tym kosztową kulę nawet użyję. Ale powiem wam szczerze, to wszystko ma jedno główne znaczenie. A ja chcę sprawdzić jedną głupią rzecz. Odpalona kostka zadaje 2 obrażenia. Teraz mam tutaj 5 podpalnych kostek. Czy jeśli rzucimy w niego, to dostanę 4? Tak, dostaję 4! Okej. Okay. Głupi eksperyment, ale warty uwagi. Przynajmniej teraz będziemy wiedzieć, że no. Trzeba rzucać w niego podpalnymi kostkami i Tygiel jest zabójcą bałwanów. O nie, 3 jedynki. Masz tutaj 6 obrażeń, płacz. Co prawda potracimy dużo życia przez taką moją głupotę. Nawet bardzo dużo. Tygiel jest tym biorą, gdzie możemy zginąć. Ale nie, 3 razy 4, 12. Dobra, rzucając z podpalonymi kostkami pokonaliśmy bałwana. Przyjemne, przyjemne, pomysłowe, fajne, przyjemne. Nawet nie będę czekał, żrem to po prostu. I tak, fałdożeniowa błyskawica. Nie. Teraz czardziejka albo wilkor. Wilkor po prostu ma klątwy, które są bardzo wkurzające i trucizny. Czardziejka to czardziejka. Pójdziemy na wilkora, żeby mieć więcej życia. Potencjalnie na czardziejka. To mogłoby być fajne, niestety nie mam jak zapamiętać, ale tak. I nawet nie będę się ograniczał, rzucamy od razu tak. Tala lusteru. Tutaj. Dajemy na nią 2. Reszta idzie w oczywiste miejsce. Idealnie jeszcze tak, bo ta jedynka by dużo nie zmieniła. Pewnie teraz się okaże, że jedna zabraknie. No i ma dubla. Którego co ciekawe nie rzucę na klątwę. A okej, to by mogło naprawdę nam pokrzyżować sporo plany, ale tak. No, i w sumie tak, zabrakło jedynki. Mam rację. Bo jeśli bym rzucił tutaj 2, to nie będę mógł jej rzucić tam, ale trudno się mówi. Robimy tak, żeby dostał same jedynki. Prawda, co znaczy, że nas przeklnie, no ale trudno się mówi. Przynajmniej bardzo mało obrażeń dostaniemy. No i aktywujemy sobie to też na wiedźmę. No ryzykujemy w ten sposób. Dobra, udało się, super. Nie wiem, po co to zrobiłem. To też w sumie nie wiem, czemu zrobiłem. Ja teraz nie myślę. Mówiłem, że dobrze mam to na wiedźmę, a tu nagle tylko użyłem. To będzie obrażeń, będzie tego klątwa. Nikłe to pocieszenie, ale wiecie, zawsze coś. Dobra. Przynajmniej przeżyliśmy. I potencjalnie będę musiał chyba brać jabłko. No wiecie, jabłko jeśli wezmę, to będę miał większą szansę na przeżycie. No, ale nic nie kupimy już na następnym piętrze prawdopodobnie, ale tak, bierzemy jabłko i bierzemy wiedźmę. Trzeba w sumie teraz to jest czardziejka, nie wiedźma, bo to my jesteśmy wiedźma, to jest czardziejka, no a mniejsza. Działa i tak. Tak, jest też. I poaktywujemy naszą supermoc. Chociaż w sumie w zależności od tego, jakiego mamy przeciwnika, to można byłoby też pomyśleć o tym, wiecie, żeby zmieniać to startowo. Bo nie zawsze właśnie tam to jest dobre. Jeśli wiem, że dajmy na to coś będzie podatne na ten, jak to się nazywa. Wow, to strasznie dziwne uczucie takie, że brakuje aż tak mocnych słów. To... Okej. Okay. To właśnie wracając. Jeśli wiem, że jakiś przeciwnik będzie podatny, to będę mógł właśnie łatwo użyć tego, żeby go tam przymrozić, czyli tego zera absolutnego. Natomiast jeśli wiem, że jest odporny, to może warto zmienić. I tak samo podatny na ogień, to warto dać Tygiel. Tak, chyba to będzie najlepszy pomysł, a póki co, czy mam tutaj coś wartego, naprawdę tak uwagi, tak totalnie. A, poza tym, że kryształowa kula i to nie ma przebacz, myślę. 11.
Okej, teraz 9 obrażeń. Obawiam się, że to może się nie udać. Bo nic tutaj z naszych rzeczy nie zadaje obrażeń. Więc musimy liczyć na farta. Dobra, w sumie dwie jedynki, jeśli nie przeżyć coś wielkiego, to przeżyjemy. Nie wierzę, że się to udało, ale okej. Hashtag głupia walka, hashtag wszystko mi jedno, hashtag drama, hashtag kogo to obchodzi. Jezu, nie. Ta czarodziejka, to jest też jakaś influencerka jak ta wiedźma, ale mniejsza, okej. Tutaj mamy katastrofę, którą ignorujemy. Przedostatnie piętro. Ośny ptak, aurora, szkielet i czarnoksiężnik. Żaden z tych wrogów nie ma jakichś potencjalnie ważnych słabości czy silnych stron, więc... Idziemy po prostu walczyć z tym ptakiem, który wiem, jak bardzo jest głupi. To szczerze mówiąc. Ja preferuję takie przygotowania typowe. I tak, wiem, że mogą tam dorzucić, ale no wolę go bić już szczerze delikatnie tutaj, najbardziej z tym. Będzie unikał. Więc dobra. Wspomniałem o tym, jakie to jest głupie. Okej, szybko trzeba to zrobić. I unik przepada, czy nie przepada? Tak, przepada, dobrze. Bardzo dobrze. Krzenie, wiecie, nas trochę limituje, powiem szczerze. Inne te rzeczy też, ale damy radę. Tala luster. To trochę nas zaboli, ale... Fajnie, możemy zrobić tak. Wiem, że to tylko się zmarnuje i zmarnuje unik. Nic więcej, ale tak. Ten sposób, żeby mi to coś tak pięknego i teraz uciszenie. Kami. Wrócić to tylko, żeby jedno obrażenie. No i tak, dawaj ptaku, pokazuj na co cię stać. Z samymi jedynkami oczywiście nas uciszysz i zadasz nam jedno obrażenie, dwa osłabienia. Więc niestety może nam to trochę już pokrzyżować plan? Nie pokrzyżuję żadnego planu. Tylko jedną parzystą. Ale tak, czy musimy się... Nie sądzę, po prostu rzucajmy w niego tymi kosteczkami i tyle. W tym momencie, jeśli nie będzie uniku... Będzie unik. Ale tak, nawet jak będzie unik, to prawdopodobnie wygrywam tak po prostu. Tak. Dobra. O! Okej. Tego nie wiedziałem, że kostki unikają uniku. Ten z tego wyszło, no ale dobra. Niestety trzy obrażenia jeszcze wejdą, ale... W takim wypadku w sumie ten ptak jest jeszcze łatwiejszy do pokonania jako wiedźma niż się spodziewałem na początku. Bo można rzucać kostkami bezkarnie, no ale dobra, co ja tu będę więcej gadał. Się tak skupiał czy coś, po prostu zobaczmy. Mamy śluzo, kula, fala dźwiękowa, przyjemne rzeczy. No i jabłko za jedną monetkę, oj to jest piękne jabłko, jeśli będzie potrzebne to je weźmiemy. To czarnoksiężnik jest irytujący, więc też go pokonajmy jak mamy jeszcze dużo HP. Nawet nie będę czekał na nic więcej. Mówię tak. O, zadanie. Żeby przy okazji mógł zadawać mu obrażenia. On nam zarzuci, jak to się nazywa. Tam nam ekran miesza. Ciężko będzie rozpoznać, który jest sal lustra, który jest tym, no, magicznym pociskiem. A, i zarzucił to. No jeszcze dodatkowo 2%. Odpalenie nie jest groźne aż tak. Tutaj wiemy, że nieparzysta to nie jest istotne. Okej, nie zamieniło miejsc. Jak robił wszystko. I tak to podpalenie aktywuje, ryzykując przy tym śmiercią. Ale wiecie, robię to głównie dla... trzyma dodatkowymi kostkami. Inne rzeczy też oczywiście przyjemne, fajne, ale...
teraz naprawdę nie wiem, co tam się kryje. Zaryzykuję z tym. Okej, sala luster, dobrze. Dobrze, że nam sali przemieniosło było. Teraz jak to najpierw zrobić? Potrzebujemy 7. Trochę będzie przepalone. Ale tak, tam po prostu jakkolwiek i... A, obrażenia chyba. Mogłbym inaczej to zrobić, ale mniejsze już. Damy jedynki, więc teraz w sumie tylko nam pomiesza. Teraz ile mamy? 15. Te małe te wartości. I dobrze. Udało się. Ja nadal trochę zastanawiam, czy dobrze robię, używając tego dużego pocisku. Ale powiem wam szczerze, nawet jeśli to jest waszym zdaniem błąd, to trudno. Ja z tym będę żył, ja to będę robił po swojemu. Najważniejsze, że w końcu czuję, że tą wiedźmą coś osiągam. Standardowo. Proceder taki typowy bardzo, więc tak, tak. Zaryzykujemy. Oczywiście, że dwa musiały się przerzucić na jeden, bo jakby inaczej. Wiele będzie nam potrzebne? Nie sądzę, więc co? Jeszcze widzę, czym chodzi. Łatwiej można robić teraz wysokie wartości, z wartości takich przeciętnych. Mogę tam dorzucić, ale trudno się mówi. No ale dobra. Teraz przynajmniej wiecie, zawsze jak dostaniemy... O nie! Najgorzej. Ale zawsze jak dostaniemy jakąś niską wartość, to przynajmniej będziemy mogli ją właśnie fajnie sobie podbijać. Trudno. A trudno się. W takim wypadku nie ma to jak po prostu ukarać za to. Wskazując ją na same jedynki. To jedno porażenie. Okej. Nie mamy piątki niestety. Nie jesteśmy w stanie stworzyć piątki, co jest trochę smutne. Ale tak, dwieczka tutaj w takim wypadku, żeby mieć jeszcze to szybciej. Tutaj tak. Tak, tutaj tak. No i co by się nie stało, w następnej rundzie ją pokonujemy. A w tej ona chyba tylko zmieni pogodę? Nie, jeszcze dwa efekty. O nie, no. To jest już przesada. Musiało być mrożenie. Wiecie, nie, żeby coś, mrożenie nie jest aż takie super groźne. W szczególności, że mamy takie piękne rzeczy, jak właśnie do kostek. No ale mogło nas to trochę poniewierać. Na szczęście wyszło dobrze. Teraz tak, na szkieleta wolę kupić jabłko. I teraz w takim zestawie, jaki ciągle mamy, idziemy walczyć z nim. Start. Od właśnie 12 już tam, to też tutaj i tutaj da nam to właśnie kolejną dziesiątkę. Dobra, czyli tylko dwa zabraknie, żeby w następnej rundzie móc już go zamrozić. Dobrze. Połowa jego życia to przy okazji będzie, więc super. Gorzej tylko, że dostaniemy klątwę, więc musimy coś zrobić, najpierw jakoś mało sobie. Zanim będziemy mogli właśnie to aktywować. Teraz zakupimy tak. Super. Dobrze. Dobrze, nawet bardzo dobrze. Czuję, że to jest to, co można gwarantować zwycięstwo w tym momencie. Oj, i teraz co my tu mamy? To jest coś takiego naprawdę istotnego. Powiedziałbym nawet, że nie, więc... Chyba to już ten moment, kiedy nie powinno się przejmować ponownym aktywacją tamtego. O nie, 12 obrażeń. To było błędem. Ale tak, i tak wygraliśmy, szczerze. Nieważne, co on zrobi. No, więc... Mamy to! Mamy bossa! I maksymalny poziom, przez co możemy wziąć ulepszone albo przygotowane miejsce. I powiem szczerze, tutaj ulepszone byłoby kurczące, tylko czym tego potrzebujemy? Nie. Szczerze nie. Wezmę przygotowane.
Nie damy tutaj co prawda sali luster, a zamiast tego zarzucę prawdopodobnie coś, co może być naprawdę bardzo, ale to bardzo cenne, czyli bliźniaczą kość. I tak, to jabłko w sumie jeszcze nie jest potrzebne, pomyślałem o tym, ale mniejsza, lecimy na bossa i bossem tym razem jest... Drake! Nie, wiecie co, nie. Gorsze nawiedźmy. Cichaj, siostra. Ale tak, siostra, tu mamy. Dostaliśmy właśnie najgorszego bossa, jaki istnieje. Tak więc... Po prostu... Dajcie mi chwilę, żebym sobie ochłonął w ciszy. Jeszcze mówić sobie cięcie, bo musisz po prostu mentalnie przygotować na to, jak to będzie okropne, trudne i w ogóle. No dobra, już ochłonąłem i tak, mamy kołek. Zabiera ostatnie 5 punktów życia wampirom. Będzie trzeba go aktywować. To prawda, na początku go, chociaż wiecie co, to jest problem. Mogło. Trudno. Musimy to zrobić. Oj, mam nadzieję, że on nie był... Można zabić tylko drewnianym kołkiem, dobra. Nie ma nic więcej. Dobra, walczmy. Mówiłem wszystkim, żeby cię oszczędzali. Chciałem cię załatwić osobiście. Okej. Ale dobra, sytuacja jest napięta. Bardzo dużo muszę cię zbić. A potem jeszcze... Jak już zbijemy mu to życie... Właśnie drugiego kołkiem. Będziemy mieć ciężką sytuację, bo widzicie, takie coś, jeszcze takie, to jest bardzo wredne. A aktywuję wszystko naraz. Ale tak, dwie szóstki. Idealnie na to. Czy mogą wszystkie kostki w szóstki zmienić, czemu ja tego nie zauważyłem, jestem idiotą. Teraz jest. Nawet się nie będę tym interesował, po prostu... Rzucamy. To jest właśnie nasza strategia na teraz. Musimy... generować milion kostek. Ile się tylko da. Nie przejmując się niczym innym. Ładować w przymrażanie. Ile wlezie. A nadmiar w kołka. Pomoże nam po prostu... zagwarantować sukces. Będzie nas atakował delikatnie i czasami mocniej. Ale no. Walczyć z tym dokładniej. Teraz tak. Kołka chcę sprowadzić do momentu, w którym będzie wartości typu 1. Coś, wiecie, żeby na pewno dobić tego Drake'a. Ale ważniejsze jest to, żeby właśnie mieć przy okazji gotowy też... Dobra, kołek już jest w idealnej pozycji. Teraz tylko to. Tak, no widzicie, chyba się to uda. Najważniejsze tylko, żeby przez przypadek kołka nie odpalić, bo jeśli to zrobimy, to wiecie, to jest po nas, po prostu. Nie nadążę z tym, żeby drugi raz go aktywować. Ale dobra. Na szczęście się nie wyleczył wystarczająco, żeby to zrobić. I udało się. Mamy co. Trzeba było zrobić challenge wiedźmy, żeby w końcu się udało, ale dobra, przynajmniej wiedźma będzie miała nową miniaturkę, no i w końcu jakiś postęp. Dobra, mam jeszcze jedną szansę, więc będę bardzo uważać. Koło się kręci, udało ci się wygrać? Nie udało ci się wygrać. Jak? Dobrze mi poszło? Ups, zapomniałem wcisnąć przycisk. No tak, nie trzeba było się w ogóle nawet myśleć. Tam przynajmniej trzeba było nawet się zastanawiać, jak to koło zadziała, ale tak, chyba zaczynam łapać. Nie, kłamarnico, nie zaczynasz łapać. Ale dobra, spodziewaj się niespodziewanego i w sumie ten challenge miał rację w swoich słowach, w swoim tytule. Nie spodziewałem się zwycięstwa, jednak udało się. Ale dobra, zadaj 12 lub więcej obrażeń w jednej turze rzucając kostkami. Achievement zdobyty. Dzięki bałwanowi.
I proszę, mamy teraz informację o czarodziejce. A więc tak, zwierzątko z dzieciństwa? Wypchany aligator i 3 koty. Co lubisz? Czerwanie, a nie gadanie z tobą. Czego nie lubisz? To. Nie wiem, ulubiona książka? Internet. Dlaczego jesteś w lochach? Nie twoja sprawa. Strasznie wredna. Ale tak. No i dobra. Udało się. I to tak naprawdę solidnie się udało, więc no, jej. A co najlepsze, to to, że jako, że już jesteśmy znowu na błaźnie, to powracamy do niego w kolejnym odcinku, a jak już osobiście mówiłem, uwielbiam błazna. No i można by nam się zrobić nim wyzwanie kolejne, czyli tak mi przykro, które jest irytujące, aczkolwiek jeśli trafią się fajni wrogowie, to proste. A tak, na ten moment ja po prostu nie będę już więcej się rozgadywał, więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i cóż. To by było na tyle, więc do zobaczenia już w kolejnym odcinku, no i trzymajcie się, hej hej!